Dlaczego ciało nie chce schudnąć? Dlaczego cały czas trzymasz dodatkowe kilogramy? Zapraszam na materiał. Witam serdecznie. Ja też kiedyś myślałam, że żeby schudnąć, wystarczy mniej jeść i więcej ćwiczyć. I okazuje się, że to nie zawsze wystarcza, albo często jest tak, że to w ogóle nie wystarcza. Przychodzą do nas do instytutu ludzie, którzy mówią, robię wszystko. Wyważam, rozważam, przeważam każde jedzenie, które zjadam. Ćwiczę dokładnie tak, jak zalecił mi mój trener, a mimo to nie chudnę. Albo schudłem do pewnego momentu i dalej nie mogę. I już w tym momencie mówimy o rozpaczy. Mówimy o tym, że ludzie bardzo czegoś chcą, robią wszystko, co powinni i dalej nie ma efektu. I w tym momencie jest nam niesłychanie i niesamowicie przykro. Są też osoby, które po prostu zażerają stresy. Jeśli jesteś taką osobą, to oczywiście warto zrobić sobie taką analizę sytuacji, w których ty rzucasz się na jedzenie i zobaczyć, jakie wtedy zajadasz emocje. A jak już znamy swoje emocje, to po emocjach dochodzimy do programów podświadomości i jak już go widzimy, to jesteśmy w stanie go uzdrowić. Ale tak naprawdę, jeżeli mówimy o nadwadze, to zawsze musimy wziąć pod uwagę dwie emocje. Bardzo głęboko wyparty lęk pomieszany ze wstydem. Czyli boję się czegoś tak naprawdę, ale robię wszystko, żeby nie dać po sobie poznać, że tak jest. I ten lęk ukrywam bardzo mocno sam przed sobą. Opowiem Wam przykład jednej mojej klientki, która przyszła do mnie właśnie z tematem nadwagi. To jest chyba jeden z moich ulubionych tematów do pracy w instytucie. I jej życie wyglądało tak, bo ja się zawsze pytam, czy od zawsze byłaś taka w nadmiarze, czy kiedyś byłaś szczupła według siebie. Więc ta kobieta mi powiedziała, że ona przytyła i zrobiłyśmy dokładną oś, ona przytyła od momentu, kiedy zaczęła tyć, od momentu, kiedy weszła w związek, a później ten związek stał się małżeństwem. No więc zaczęłyśmy sprawdzać, dlaczego tak u niej się mogło zacząć dziać. Mianowicie, jej mąż był typem kobieciarza. Ale to była osoba, która była bardzo uduchowiona, jest bardzo uduchowiona i ona sobie wmawiała, że wcale nie jest o niego zazdrosna. No i sytuacje mamy takie, że oni byli gdzieś tam na imprezie i on tańczył z innymi kobietami w taki sposób, że można by było już na to jakoś zareagować, ale ona próbowała sobie wmówić, że wcale nie jest zazdrosna, a w środku była. I cały czas prowadziła taką wojnę ze sobą, czyli mam lęk, że on mnie zdradzi, ale przecież ja już jestem prawie Dalai Lamą, więc ja nie będę pokazywać, że mnie to rusza. Będę teraz ukrywać kolejny powód, dla którego tyjemy. Będę teraz ukrywać moje prawdziwe emocje, oczywiście również przed sobą je poukrywam, żeby nie dać po sobie poznać, bo no i tutaj mamy jakąś teorię, no żeby mu nie pokazać, że mu mi zależy, żeby pokazać, że jestem ponad to, żeby pokazać, że już tyle wymedytowałam, że nie robi to na mnie wrażenia, a prawda w środku jest zupełnie inna. Nadwagę często obserwujemy u osób, które nie chcą porozmawiać, nie chcą się z czymś zmierzyć i zatrzymują to w sobie, chowają to w sobie, tak? Na przykład może być taka sytuacja, że to z kolei przykład mojego klienta, że poznał kobietę, bardzo się w niej zakochał, bardzo chciał z nią być, ona z nim też i nagle się okazało, że ta kobieta to właściwie chciałaby, żeby to on ich utrzymywał. A to był chłopak, to była w ogóle dwójka numerologiczna i on z tymi pieniędzmi, no był tak, one były, ale nie było ich aż tyle, żeby zapewnić godne, a wręcz luksusowe życie jego wybrance. Więc on bardzo zaczął tyć, dosłownie w ciągu miesiąca 10 kilo przytył, kiedy uświadomił sobie, że on bardzo chce z nią być, a jednocześnie boi się, że ją straci, bo nie jest w stanie zarobić tych pieniędzy. I on zrobił taką rzecz, no
nie oceniając, ale taką dziwną, znaczy dziwną, no ludzie tak czasem robią, że i tak starał się pokazać tej partnerce, że ma bardzo dużo pieniędzy, zapraszał ją do luksusowych miejsc. Część pieniędzy pochodziła z jego oszczędności, a kiedy one się skończyły, no to po prostu zaczął zaciągać kredyty i jak do mnie trafił, no to mieliśmy i złamane serce, i problemy z długami. W takim stanie dotarł do mnie na terapię. I chodzi tutaj o to, że jesteśmy w takiej emocji lęku kompletnie nieuświadamianego i którego jeszcze nie chcemy zobaczyć. I w momencie, jak my trafimy w punkt, jak my powiemy OK, to jest ten kod, bo robimy mnóstwo testów. Ja mam cały program diety umysłu, w którym w medytacji prowadzę Cię krok po kroku i wyciągam informacje o tym, dlaczego Twoje ciało może trzymać te dodatkowe kilogramy. I jak my w to trafimy, uderzymy, no to albo ten program już sam z siebie nam się pokaże i odpuści, bo się pokazał, albo możemy z tym pracować. Czyli jeżeli mamy lęk, to oczywiście możemy pracować między innymi z uzupełnieniem poczucia bezpieczeństwa. Więc jeżeli Twoje ciało jest większe niż chcesz, to prawdopodobnie chcesz się od czegoś odizolować, chcesz coś schować, chcesz coś ukryć i bardzo często chcesz to ukryć przede wszystkim przed sobą. Bo my niestety, ale mamy tak, że my nie lubimy wchodzić do naszych piwnic, nie lubimy mierzyć się ze swoją strefą cienia, a tam jest nasz potencjał. Jak my to uwolnimy, jak my zobaczymy, to oprócz tego, że chudniemy, to jeszcze otwierają się przed nami tam drzwi, gdzie kiedyś były tylko ściany. Dlatego ja bardzo lubię, kiedy do instytutu przychodzi ktoś i mówi, że chciałby schudnąć, bo schudnięcie w ramach numeroterapii to będzie efekt uboczny, przepiękny, cudowny i wiele osób będzie z niego bardzo zadowolonym. Natomiast, żeby naprawdę schudnąć, to trzeba odgruzować swoje lęki połączone ze wstydem, może jakieś tematy z dzieciństwa, a może być tak na przykład, że bierzesz za kogoś odpowiedzialność i go niesiesz na sobie i wtedy też nasze ciało się robi coraz większe. Ale wtedy tak naprawdę mamy lęk, że nie dam rady tego unieść, bo to jest za ciężkie. Tydzień temu na moim kanale, tutaj na tym, pojawiła się medytacja, która ma pobudzić u Ciebie proces odchudzania. Więc oprócz tego, że tutaj przekazuję troszeczkę wiedzy, bo jakby w Instytucie Numeroterapii w drugim semestrze Szkoły Numerologii uczę o tym przez cały weekend i robimy mnóstwo testów, to zobacz sobie proszę tą medytację i spróbuj poruszyć tę energię w ciele po to, żeby właśnie dowiedzieć się, co przed sobą ukrywasz. Zobacz to, wypełnij to światłem i wtedy wszystko zacznie być naprawdę dużo przejrzystsze, dużo prostsze, a Ty będziesz kolejny krok w rozwoju. Zapraszam na stronę Instytutu Numeroterapii. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.